piór to ekstremalne wyścigi, w których gracz zasiada za kierownicą czterokołowego cykla, czyli quada. Podstawową ideą twórców gry ze znanego i wielokrotnie nagradzanego studia BlackRock było połączenie klasycznych wyścigów i freestyle'owych zawodów w robieniu trików. Pomysł ten kilka osób usiłowało już wcześniej zrealizować, ale bez powodzenia. Ludzie nie robili akrobacji, gdyż jak wiadomo pojazd przyspiesza wtedy, gdy znajduje się na ziemi, a sztuczki zwykle robi się w powietrzu. Kluczem do zrealizowania koncepcji jest więc wymyślenie odpowiedniego bonusu za wykonywanie trików. Panowie z BlackRock wpadli na pomysł genialny w swej prostocie i wprowadzili paliwo oraz dopalacze otrzymywane za wykonywanie akrobacji. Genialne! Przyznać trzeba, że pomysł na grę piór był rewelacyjny. W czasie wyścigów na ziemi przepychamy się, gazujemy i walczymy o każdy metr. Ale gdy tylko znajdziemy się w powietrzu, nagle ogarnia nas poczucie totalnej wolności i naturalna potrzeba wykonywania ewolucji. Lecz gdy tylko koła ponownie dotykają ziemi, znowu budzi się w nas żyłka rajdowca i prujemy do przodu. Niesamowite uczucie. Zwłaszcza, że gra jest niesłychanie sugestywna, co jest swoistym ewenementem w tytułach o podejściu arkadowym. Gdy quad znajduje się wysoko nad ziemią, w oddali lekko majaczy nam trasa, a na pierwszym planie wyraźnie widzimy pojazd i kierowcę. Czujemy się tak, jakbyśmy to my trzymali rękę na kierownicy i wykonywali te wszystkie wygibasy. Coś wspaniałego. Zresztą równie sugestywne są pozostałe tryby piór. To jest klasyczny wyścig, czy wyścig połączony ze zbieraniem na trasie przeróżnych bonusów. Kolejnym wielkim plusem piór jest swoboda. Tutaj nikt nie zmusza cię, abyś ściśle trzymał się wyznaczonej trasy. Jeśli znajdziesz jakiś skrót, tym lepiej dla ciebie. Ba, w niektórych miejscach przy użyciu tak zwanego dopalacza daje się przeskoczyć w ogóle na inny tor. Za sukcesy na trasie nagradzani jesteśmy m.in. częściami, z których w garażu możemy budować swoje własne quady. Dzięki temu nie dość, że będziemy się wyróżniać spośród innych kierowców, to jeszcze możemy dopasować sobie motor idealnie do preferowanego stylu jazdy. Poszczególne części mają bowiem różne parametry. Jedne zapewniają nam lepsze przyspieszenie i prędkość maksymalną, ale kosztem zwiększenia masy, czyli skracają czas przebywania w powietrzu. Inne odwrotnie. Warto więc między wyścigami poświęcić chwilę czasu na podłubanie przy sprzęcie. Piór spodoba się zarówno wielbicielom wyścigów, jak i freestyle'owych trików. Zresztą na pewno przypadnie do gustu również osobom, które wcześniej nie zetknęły się z żadną tego typu produkcją. Piór jest po prostu tak fajny, wciągający i intuicyjny, że wciągnie każdego. Zwłaszcza w trybie multiplayer, gdzie rywalizacja z aż 15 innymi żywymi ludźmi dodatkowo podniesie poziom adrenaliny.